Zmianom klimatu nie sposób zaprzeczać, a konieczność ochrony przyrody jest oczywistością. Pomagają w tym na przykład parki krajobrazowe, które pozwalają zachować naturę nieskażoną działalnością człowieka. Park krajobrazowy przede wszystkim pozwala dalej żyć w takim środowisku, w jakim się urodziliśmy. To znaczy blokuje wszystkie inwestycje, które mogą znacząco wpływać na środowisko, których nie chcielibyśmy i to, w otoczeniu naszego domu. I to jest przede wszystkim walor parku krajobrazowego, bo on chroni krajobraz i jest dla człowieka. A chodzi tu o takie inwestycje jak chociażby kompostownie czy fabryki masy bitumicznej. I właśnie dlatego kilka lat temu powstał pomysł utworzenia kolejnego, 15. parku krajobrazowego w Wielkopolsce na terenie trzech gmin: Zakrzewa, Złotowa i Łobrzenicy. Władze tej pierwszej są na tak. Już 10 lat temu ustalono, że gmina ma się rozwijać w kierunku rolniczo-turystycznym. No to turystyka musi się rozwijać, a Bory Kujańskie mają stać się marką, która ma tutaj spowodować, że ludzie chętnie będą chcieli tutaj przyjechać, odpoczywać, chodzić do lasu, korzystać z jezior i o to w tym wszystkim chodzi. Ale chodzi także o obawy okolicznych mieszkańców. Przy okazji pomysłu powstania parku narodziło się dużo plotek, w zdecydowanej większości nieprawdziwych. Słyszymy nieraz, że park krajobrazowy może doprowadzić do tego, że nie będzie można wchodzić do lasu, albo że nie będzie można polować, albo że nie będzie można się budować, co nie jest prawdą, bo i budować, i polować w parku krajobrazowym można. Jeżeli jest to zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości i obawy, w gminie Zakrzewo zorganizowano spotkania z mieszkańcami. Pierwsze w Kujaniu. Przyszło tylko kilka osób, które po usłyszeniu odpowiedzi na nurtujące ich pytania nie zgłaszało dalszych obiekcji. Uważam, że tu nic złego nie będzie działo, bo to jest przecież tylko dla nas wszystkich się dzieje, dla ludzi tu. Także uważam to za dobre. Jednak inaczej uważają mieszkańcy pobliskiego Śmiardowa Krańskiego. Tam na spotkanie przyszło około 80 osób, które w zdecydowanej większości było przeciwko powstaniu parku krajobrazowego. Dlatego nie wiadomo, czy park w ogóle powstanie. Projekt uchwały w Urzędzie Marszałkowskim jest już gotowy. Potrzebne jest zielone światło ze strony Rady Gminy. Czy ono się zapali, okaże się prawdopodobnie na początku września. Wówczas to władze Zakrzewa podejmą decyzję.